Samorząd województwa śląskiego chce pomóc gminom turystycznym i przedsiębiorcom poszkodowanym w czasie pandemii. Wsparciem ma być śląski pakiet dla turystyki w wysokości 84 milionów złotych. Turystyka to dla województwa śląskiego ważna gałąź gospodarki. Teren Beskidu Żywieckiego, Śląskiego czy Śląska Cieszyńskiego to jest 38 gmin, które tak naprawdę stanowią największy potencjał i tam jest ulokowana największa infrastruktura turystyczna naszego województwa. Niestety pandemia koronawirusa uderzyła właśnie w gminy turystyczne. Która niestety jako pierwsza ucierpiała w czasie pandemii, z pewnością jako jedna z ostatnich z tej pandemii z tego trudnego okresu się podniesie. Samorząd województwa śląskiego chce im pomóc. Wsparciem ma być śląski pakiet dla turystyki w kwocie 84 milionów złotych. W ubiegłym roku było to 3,5 miliona złotych. Z pewnością poprawi jakość tych usług i z drugiej strony ten aspekt inwestycyjny jest bardzo istotny. W pierwszym kwartale tego roku pomoc w wysokości 8 milionów złotych ma trafić do gmin położonych na południu województwa. To jest Beskid Śląski Żywiecki oraz Śląsk Cieszyński. Jakby w drugim kroku traktujemy gminy związane z Jurą, wsparciem. No i kwestie związane, to jest też szczególnie miłe, czyli kwestie związane z zmianami w regionalnym programie operacyjnym. Nabór wniosków trwa. Do 3 lutego gminy mogą składać wnioski o rekompensaty za utracone dochody budżetowe. Spory zastrzyk gotówki dostaną także przedsiębiorcy. Mogą się oni ubiegać o 76 milionów złotych. Nabór wniosków ma ruszyć w drugim kwartale tego roku.